kwestia, bo tutaj ten bal by się nie odbył, albo odbyłby się w wersji niepełnej. Czyli ta rewia mody, która towarzyszy balowi. To jest cudowne, można się poczuć jak w Hollywood, na czerwonym dywanie. Nie, jeszcze się zastanawiam, na czerwonym nie miałam jeszcze czasu, a to do balu jeszcze trochę, dopiero w sobotę. Buty są szalenie ważne. Buty są ważne. Od butów powiedz, jaki powinien być dobór obuwia, żeby się nie zakurzyło. Obuwie właśnie nie może być zamszowe, dlatego że podłoga jest marmurowa i się kurzy podłoga na Politechnice, więc radzę wszystkim paniom, żeby założyły buty nie zamszowe, bo zamszowe będą do wyrzucenia. Ale parkiet jest fantastyczny, można tańczyć w szpilkach. Były momenty, że i bez butów goście tańczyli w momencie ekstremalnej fascynacji tańcem. Tak, znamy takie momenty. Tak? Znamy też takie momenty, kiedy dziennikarze wskakiwali na scenę i tańczyli razem z zespołami, które grały. Pamiętacie? Też były takie ekscytujące momenty. Bo jest też Poparzeni kawą występują. Czyli Wojtek Jagielski między innymi. Ewa Bem występuje. Wojtek Jagielski to właśnie też jest z Poparzeni kawą, składają się z RMF-u Radia Z. Jeszcze jedna kwestia na koniec, tak już trochę bardziej serio. Czy rzeczywiście udaje się utrzymać ten ekumeniczny charakter środowiska skupionego na balu? Wokół balu? Tak. Nie dochodzi do awantur. Czyli jak teraz tam nie ktoś ma się napije, nie. To nie zaczyna wykrzykiwać Jarosław Polskę zbaw i nie trzeba go uciszyć. Nie. I nikt nie krzyczy precz z Tuskiem albo niech żyje Tusk. Nie ma takich okrzyków. Czyli właśnie premier Tusk, który to. Był premierem przez wiele lat, nigdy nie zaszczycił nasz bal dziennikarzy. Pani premier Kopacz, zobaczymy, może do nas przybędzie. Wszystko się może zdarzyć, może prezydent do nas przybędzie, ale najważniejsze, żeby licytować za duże pieniądze, bo te pieniądze będą przeznaczone dla dzieci.